Dzień dobry Państwu. Przemoc towarzyszy nam od zawsze, a ten międzynarodowy znak to ciche wołanie o pomoc. Znają go wszyscy na całym świecie, a przynajmniej powinni, niezależnie od tego, w jakim języku w danym kraju się mówi. I zna go również nasza polska policja i reaguje na ten znak. O tym, jak wygląda sytuacja z przemocą u nas na Opolszczyźnie, opowie pani aspirant Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oczywiście policja zna ten znak. Czy już ktoś z niego korzystał? Pewnie, że policjanci znają ten znak. Znają go też osoby, które dotknięte są przemocą w rodzinie. I jestem przekonana, że nie raz taki znak właśnie funkcjonariuszowi podczas interwencji został wysłany. Zawsze w pierwszym odruchu, pomijając już późniejszą pomoc, ewentualnie psychologiczną, bo różne są drogi osób dotkniętych przemocą domową, w pierwszym odruchu, jeśli już się wzywa tej pomocy, to dzwoni się do Was. Jak reagujecie na takie telefony? Czy faktycznie takich telefonów u nas nie brakuje? No niestety muszę przyznać z przykrością, że jest ich coraz więcej. To zjawisko jest coraz bardziej powszechne, no ale na szczęście też zmienia się mentalność kobiet i one coraz częściej wołają o pomoc. I właśnie taki gest, o którym pani powiedziała, gest pomóż mi, to jest takie ciche wołanie o pomoc. Nie musimy wcale dzwonić na numer 112. Taki gest możemy wysłać komuś przez telefon, łącząc się na wideokonferencji. Możemy go pokazać przez okno i to jest również sygnał, aby ktoś z zewnątrz wezwał tej pomocy. Bo być może oprawca jest w środku i taka ofiara boi się zadzwonić chociażby na numer 112. Jest coś takiego jak niebieska karta. To jest karta przemocy. Na czym to polega tak naprawdę? Co ona daje? Daje bardzo dużo. Procedura dotycząca przemocy w rodzinie daje bardzo dużo i odkąd zmieniły się wszystkie procedury, o wiele więcej możemy tak naprawdę. Dotychczas przed laty prowadził tą procedurę wyłącznie dzielnicowy. To on musiał być psychologiem, pedagogiem, nauczycielem, pracownikiem socjalnym, kuratorem. Jedna osoba w jednym. Natomiast teraz, w momencie, kiedy policjant albo inna instytucja, która jest władna do założenia procedury, otrzymuje właśnie informację o tym, że w domu źle się dzieje, zwoływane jest posiedzenie grupy roboczej właśnie w postaci tych wszystkich osób, tych specjalistów, którzy gromadzą się dla tej konkretnej rodziny po to właśnie, żeby wybrać jakieś formy pomocy, żeby tej rodzinie właśnie pomóc. No ale dobrze, ktoś się zgłasza do Was, że jest ta przemoc. Na jakiej zasadzie pozyskuje się tę niebieską kartę? Czy to musi być kilkakrotna interwencja policji, czy ktoś po prostu może się zgłosić do Was, że jest taka przemoc i co dalej, żyć w tej przemocy? Co de facto zmienia ta niebieska karta w życiu tych osób dotkniętych przemocą? Przede wszystkim możemy sami jako ofiary przemocy zadzwonić na numer 112. Jeżeli brakuje nam odwagi albo jeżeli ktokolwiek jest świadkiem przemocy i wie, że dana osoba jej doświadcza, może to zrobić w jej imieniu. Wtedy wszczynana jest procedura niebieskiej karty. Zakładamy taką kartę. Rodzina objęta jest przede wszystkim taką pomocą i psychologiczną. W zależności od tego, jaka jest jej struktura, czy tam są dzieci, czy nie. Jest dzielnicowy, który nad tą rodziną czuwa. Jest pracownik socjalny, powiadamiany kurator, sąd rodzinny. Jest zwoływane właśnie posiedzenie grupy dyscyplinarnej, która ma za zadanie obrać właśnie taką drogę, żeby tej rodzinie pomóc. Bo pamiętajmy o tym, że ta procedura nie jest po to, żeby rodzinę rozdzielić, żeby przestała ona funkcjonować jako rodzina, tylko po to, aby znaleźć przyczynę tego, co takiego się zadziało, że w tej rodzinie rzeczywiście wszystko zaczęło nagle się sypać, że zaczęła pojawiać się przemoc, czy fizyczna, czy psychiczna. Więc jeżeli można, to naprawdę ratujemy rodzinę. Jeżeli natomiast osoba dopuściła się przemocy, zgodnie z kodeksem karnym musi ponieść odpowiedzialność. Wie Pani to z doświadczenia, bo pracowała Pani też jako dzielnicowa, była niejednokrotnie na takich interwencjach, że bardzo często osoby dotknięte przemocą trwają w niej dalej, zwłaszcza kobiety, bo jednak w znacznej części ta przemoc dotyczy kobiet i dzieci. W czym tkwi sekret, że jednak te kobiety tkwią w tej przemocy, decydują się na to, żeby wybaczać, żeby wierzyć w to, że będzie zmiana, bo Wy niejednokrotnie jeździcie w kółko do tych samych rodzin, gdzie sytuacja się powtarza i de facto nie ma radykalnych zmian.
No tak, to są najczęściej najtrudniejsze takie interwencje i zarówno z perspektywy kobiety i funkcjonariusza. I często niestety jeździmy do tych samych rodzin i mimo to, że mówimy, że można z tego wyjść, że to nie jest tak, że jesteśmy skazani na tego oprawcę, że są różne formy pomocy, to te kobiety w tym tkwią. Niestety składają zawiadomienia, później wycofują się z tego. Obserwujemy tam też takie zjawisko dorosłych dzieci, że to one są bardziej jednak takie zdecydowane do zmian w tym życiu. To one nakłaniają kobiety do tego, aby przerwały ten marazm, w którym ta rodzina tkwi. Natomiast tam też często funkcjonuje takie zjawisko odwrócenia ról w tej rodzinie. To ta kobieta, która doświadcza przemocy, często jest już tak przytłoczona tym zjawiskiem, jest uzależniona ekonomicznie od tego mężczyzny, boi się reakcji, co będzie, kiedy on się dowie, że ona poszła na policję, że rodzina często w tym niestety tkwi. Ale tak jak powiedziałam, coraz częściej, na szczęście coraz częściej obserwujemy zjawisko, w którym niestety kobiety przerywają milczenie, mówią dość z uwagi już niekoniecznie nawet na siebie, ale na dzieci, na rodzinę i decydują się na to, żeby poinformować instytucje. Często ludzie się boją hasło policja, no przepraszam, ale dobrze jest Pani tego świadoma, rodzi wiele takich mieszanych uczuć i a dzwonić, nie dzwonić, czy oni zrozumieją mój problem, czy pomogą. U Was w komendzie jest bardzo dużo kobiet policjantów, policjantek i na takie interwencje reagujecie chyba też inaczej. Czy one są jakby bardziej priorytetowo u Was traktowane i czy nie należy się bać po prostu do Was zadzwonić, że naprawdę możecie w tych też często ekstremalnych sytuacjach pomóc, zainterweniować? Oczywiście, policja jest też kobietą, bo wiele kobiet w tej policji służy. Kobiety są empatią, są siłą empatii, nie siłą fizyczną, ale potrafią zrozumieć tą krzywdę przede wszystkim dzieci, kobiet. Jak sięgniemy troszkę do historii, tam do 1925 roku i pierwsza kobieta zaczęła w służbę w policji, to ona właśnie była od tego typu spraw. Ona zajmowała się tragedią dzieci, rodzin, handlem ludźmi, prostytucją, taką demoralizacją młodzieży, czyli takimi sprawami naprawdę bliskimi kobietom, społecznie bardzo wrażliwymi. I myślę, że to chyba w nas zostało. Tak jak powiedziałam, to są najtrudniejsze interwencje. Te, gdzie widzimy krzywdę kobiet, krzywdę dzieci i musimy naprawdę, mimo tego, że empatycznie bardzo to odczuwamy, to musimy zachować ten zdrowy umysł, aby podejmować racjonalne decyzje. Nie należy się bać policji. Jesteśmy po to, żeby pomagać i na pewno nie będziemy obojętni na ludzką krzywdę. Także zdecydowanie należy dzwonić i tą pomoc uzyskamy. Drodzy Państwo, nie bójmy się pomagać innym i nie bójmy się walczyć o siebie. Ten znak, przypominam, znak Pomóż Mi, międzynarodowy znak. Jeśli taki znak zobaczymy gdziekolwiek, nie zostańmy obojętni. I nie bójmy się też, jeśli musimy, pokazać tego znaku innym. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu.